Cześć, jestem Waluś, a dzisiaj pokażę wam, jak budować kaktusiarkę w Minecrafcie, bo wiem, że sporo osób ma z tym problemy i to jeszcze więcej niż nawet z krowiarką. A jeżeli nie wiecie jeszcze, jak zbudować krowiarkę, to zapraszam do poprzedniego poradnika, macie oczywiście w opisie. No i co, no i zaczynamy. Ja zbuduję taką małą kaktusiarkę, no wy możecie większą lub taką samą. Nie będę wam podawał wymiarów, no bo wymiary są zawsze no, losowe. Ja sobie po prostu zrobiłem małą. Bo do odcinka nie potrzebuję jakiejś większej. Okej, no to zaczynamy. Najpierw zaczynamy robić albo taką obramówkę jakąś, albo po prostu zaczynamy kopać w ziemi. Ja będę budować właśnie z obramówką, bo będzie mi szybciej niż jakbym miał kopać w ziemi. No i okej, ja skończyłem swoją obramówkę. No taka kaktusiarka, myślę, że mi starczy. Tak czy siak będę ją budować tylko jeden poziom. No okej, co robimy? Dużo osób popełnia błąd. Na przykład bierze i jak się woda rozlewa, no to mniej więcej na poziomie, na którym się kończy, no to tutaj robią w dół i rozlewają kolejną. I to też tak spływa cały czas. Ale to jest błąd, niestety, ale takie właśnie są błędy. Trzeba rozlać tutaj. Tutaj będą leje, do których będą właśnie padać kaktusy, ale co zaraz? Lejemy na samym końcu, tak jakby właśnie w stronę lej, żeby nam się to rozlewało. No okej, każdy powinien się na tym samym miejscu skończyć, jeżeli nie, no to znaczy, że macie gdzieś albo dziurę, albo coś. Okej, to teraz bierzemy i tutaj zostawiamy tabliczki. Czemu? Zaraz wam powiem. Ponieważ jak tutaj damy wodę, no to ona nam się rozlewa w tą stronę. Oczywiście tutaj dalej też są tabliczki i tak dalej cały czas. No ale jak na przykład by było bez tabliczek, no jakby było bez tabliczek, no to po prostu jakbyśmy tutaj rozlali wodę, no to tutaj by ten blok się blokował, który spada, no i stałby w jednym miejscu i po prostu by nie leciał nam dalej do właśnie tych naszych lei. No ale też tak samych tabliczek nie możemy zostawić. Dobra, wezmę tak czy zrobię. Ponieważ jak tutaj damy tą wodę, to jak tutaj sobie rzucimy jakiś blok, to będzie sobie leciał, no i się zatrzyma tutaj na tych tabliczkach. Więc tutaj, gdzie są te tabliczki, pod nimi trzeba dać lód. Można zwykły lód, można zbity. Ja polecam zbity, ponieważ zwykły lód może wam się po prostu roztopić, no i nie będzie zbytnio fajnie. Dlatego polecam zbity, ponieważ no jest pewność, że się wam nie roztopi. No i teraz na nim dajemy te tabliczki. No okej, gdy już to mamy, no to tutaj rozlewamy znowu wodę. No i teraz tak jak widzicie, jak sobie wrzucimy jakiś blok, to on spokojnie przeleci tutaj do kolejnej wody. Co jest jeszcze takie pomocne i według mnie powinno to się stosować, no to pod tą wodą też, żeby był właśnie zbity lód. Ja tutaj zrobię jeden pasek, myślę, że powinno wystarczyć, żeby wam tutaj zaprezentować to. Jak jest jeden pasek takiego zbitego lodu, to o wiele szybciej leci kaktus i nie będzie obawy, że wam się stakuje, ponieważ na serwerze na przykład jak się wyrzuci jedną tabliczkę tutaj i drugą tutaj, no to dwie się pojawią tak jakby w tym jednym miejscu. I ta zniknie, a tu będą dwie. No więc żeby tak jakby, no żeby tak wam się nie stakowało, ponieważ no jak na przykład leci taki stak kaktusów już do leju, no to może wam się zestakować, no i wpaść wam w kaktus, no i się po prostu usunąć. Dlatego właśnie jest korzystany lód, ponieważ jak się tutaj na przykład wrzucimy tabliczkę, ona tutaj widać, że okropnie wolno leci, a teraz porównajmy jak tutaj, a jak tutaj. No o wiele szybciej. Jeszcze raz mogę taki mały test zrobić. Tym razem wrzucić na przykład tutaj i tutaj i zobaczcie, i to jeszcze to wyprzedzi, więc no jest o wiele szybsza właśnie ta część z lodem. No ale okej. Tutaj będą leje, no i najlepiej, żeby tych lej po prostu wam nie zalewało, więc możecie po prostu tutaj postawić tabliczki. I nie powinno się nic takiego złego stać. No i okej, no i pod nimi też oczywiście trzeba dać lód, więc... No okej, dałem już tutaj lód pod te tabliczki. No to teraz bierzemy lej.
No i robimy tutaj dziurę, żeby do właśnie tych lei te kaktusy wpadały. Możemy tutaj zejść z tymi lejami na dół, no ale tak widzicie, no jestem na super płaskim i tutaj no już jest przeszyn. Więc no ja tutaj niezbyt mogę. Więc ja sobie zrobię tutaj skrzynkę u góry. Ale jeszcze wam pokażę mniej więcej, jak tutaj zrobić, żeby... No ta skrzynka na przykład była tutaj na dole, albo jeszcze nawet poziom niżej. Jak to zrobić, żeby to wszystko działało? No i okej. Zaczynamy lejem zawsze od skrzynki, do której właśnie chcemy, żeby to przetransportowało, bo na przykład jak zaczniemy tutaj, no to jak padnie tutaj, no to wleci nam do tego leja. No ale poczekajcie jeszcze. No okej, od czego trzeba pamiętać, żeby zawsze używać shifta kładąc lej. Na przykład jakbyśmy teraz nie kliknęli shifta, no to klikniemy w skrzynkę, no i nam się ona otworzy. A tak to jak klikniemy z shiftem, to mamy pewność, że ten lej się położy. I teraz jak tutaj rzucimy jakiś blok, no to on się pojawi nam w skrzynce. Musimy po prostu dać shiftem w tą skrzynkę. Okej, to nawet sobie możemy zablokować teraz. Bo lej to, no, lej to nie jest skrzynka, więc można, jest używalny. No i okej, klikamy znowu. Tutaj kursorem musimy namierzyć lej, no i klikamy shiftem na każdy lej. I tutaj do końca. No i okej. I tak to wygląda. Tutaj możemy jeszcze sobie zabudować. Okej, tutaj robię takie małe słodkie jakby. Okej. No i tutaj mamy naszą skrzyneczkę. Zobaczmy jak kaktus, na przykład sobie rzućmy tego kaktuska tutaj na ten lód. Dobra, ja nie trafiłem, no ale okej. Zobaczymy czy od ostatniego właśnie leja dostanie się ten kaktus tam do skrzynki, czy wszystko działa. Najlepiej właśnie ostatni testować, ponieważ no wtedy jak działa ostatni, to znaczy, że działają wszystkie. No i tak widzicie, kaktus się przedostał do skrzynki, no i okej. Teraz ten taki inny poziom, ten który będzie wam zajmował najdłuższą część waszej budowli, czyli po prostu właśnie kładzenie tych wszystkich kaktusów. Ja tutaj wezmę jakiś fajniejszy blok. Dobra, niech będzie na przykład, nie wiem, kamienna cegła. No i okej. Zaczynamy sobie na przykład z tej strony. Zawsze jakby kratka odstępu od ścianki musi być, ponieważ no może wam wylecieć tutaj, no i do dupy będzie. Więc zawsze taki blok przewagi musi być. No i robimy jedną kratkę odstępu. I tak cały czas tą jedną kratkę odstępu, tak samo tutaj. Więc taki jakby mały X musi wam się tutaj pojawić, dokładnie taki jakby plus. I tak cały czas budujecie. Jak po prostu macie to niewymiarową, no to możecie zostawić dwie kratki przerwy i tak dalej. Więc tutaj no nie powinno być problemu. Właśnie tak jak widzicie, ja tutaj mam... Muszę zniszczyć ten blok, no i mam dwie kratki odstępu. Trochę niewymiarowo, no ale przynajmniej nie będzie nam wypadać. I to będzie pewne. No i tak jak widzicie, skończyłem tutaj stawiać te bloki nasze i możemy teraz na nie dać piasek. No okej, daliśmy piasek, no to teraz sadzimy kaktusy. One mogą na sobie rosnąć i tak one będą później spadać. Można powiedzieć, że to co mamy aktualnie tutaj, te trzy bloki, to jest połowa dopiero. Ponieważ no musimy tutaj jeszcze dodać blok, dzięki któremu no kaktusy nie będą rosnąć tak, tylko po prostu będą one sobie spadać.
Nam tutaj będą się dostarczać do leja, a później no to do skrzyneczki, nie? No i okej, no i co teraz robimy? Robimy coś takiego. I tak cały czas. Możemy sobie wziąć i zrobić taki długi pasek. Czym ja tak robiłem na samym początku. I tutaj, gdzie nie ma kaktusów, po prostu możemy to rozwalać. A jeszcze tutaj można wtedy dodać, jak się ma właśnie dwie kratki odstępu, no to można wtedy tutaj dodać ten jeden blok. No okej, tam gdzie są kaktusy rozwalamy. I tak całą kaktusiarkę. Można to też robić w ten sposób, że takie paski się buduje, a później się niszczy. No ale to bardziej właśnie na kreatywnym. Więc jak ktoś na kreatywie chce zrobić sobie jakąś wielgachną farmę kaktusów, no to wiem mniej więcej jak robić. I teraz tutaj bierzemy i pasek cały niszczymy. I tak całe te kolejne dwa paski. Okej. Okay. Tak wygląda nasza kaktusiarka, pierwszy poziom. I teraz jest niemożliwe, żeby te kaktusy nam tutaj rosły wyżej, tak jak tutaj mogę sobie postawić. I teraz jak kaktusy będą rosnąć, to będą po prostu one wpadać tutaj, do leja, a później do skrzynki. I tak cały czas. Więc teraz jak mamy te bloki, które nam powodują to, że te kaktusy się niszczą, można na nie dać znowu piasek. I na ten piasek znowu dać kaktusy. No okej, okay, tak jak widzicie, mamy już prawie dwa poziomy, prawie, ponieważ poziom liczy się właśnie od tego, jak jest zabudowane. I trzeba pamiętać, że czasem jest blok właśnie w tą stronę, a czasem tak jak tutaj był w tę stronę, tak jakby od tych kaktusów, żeby no, wykorzystać całą przestrzeń, którą może nam zająć kaktusiarka. No okej, no i znowu niszczymy te paski. Na Game Modzie 0 wyglądałoby to tak. No okej, no i tak wygląda kaktusiarka z dwoma poziomami. Ja nie będę budował jej wyższej, bo chyba nie potrzeba. No i tak cały czas budujecie, no po prostu tutaj piasek, znowu kaktus, znowu taką obudowę, jak była tutaj. No i to cały mechanizm kaktusiarki. Okej, jeżeli wam pomogłem z tym poradnikiem, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, ponieważ wbijamy coraz więcej subskrypcji, co mnie bardzo cieszy. No i możecie także udostępniać te filmiki znajomym, lub na przykład jakby ktoś się zapytał na serwerze, no jak zbudować po prostu kaktusiarkę, to możecie mu wysłać właśnie linka lub powiedzieć właśnie, żeby wszedł na kanał i żeby sobie oglądał ten poradnik. Ok, także trzymajcie się, możecie napisać w komentarzu, jaki poradnik nagrać następny albo o czym odcinek. No i trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!